Trzyma mnie i wiara pewna jest. Odpuszcz.
poznawać się. Duchu Święty, pragnę Cię, pragnę Cię. Hallelujah. Dzięki Ci, Jezu.
Panie nasz, Twa obecność to nasz znak. Halleluja. Pomyśl o tym, Kościele. Ludzie mają wiele różnych ksiąg, niektórzy Biblię, niektórzy Bagadabite, niektórzy jeszcze inne księgi święte. No i każdy mówi, że ta jego jest właściwa. No, obecność Boga w człowieku jest to znak chrześcijaństwa. Amen. Ona sprawia, że ta właściwa działa. On jest tym, który potwierdza to słowo. Biblia mówi, kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten po prostu nie jest Jego. Jeśli byś odłożył wszystko na bok, mam na myśli sposoby oddawania chwały, ludzie gromadzący się w różnych miejscach na całym świecie, różnego rodzaju kościoły, księgi, wyznania, denominacje, to wszystko i tak schodzi do jednego miejsca. Kto ma Boga w sobie? Kto może powiedzieć, Bóg jest ze mnie? Jestem Jego ciałem. On powiedział, nigdy was nie zostawię, nigdy was nie opuszczę, będę z wami. Zamieszkam was do skończenia świata. Halleluja. Jego obecność to nasz znak. My nie mamy tylko wiary, my nie mamy tylko księgi, my nie mamy tylko doktryny, nie mamy tylko nauczania, nie mamy tylko liturgii. Możesz mieć to wszystko, jeśli nie masz Jego w sobie, nie masz nic. Amen. Pewnego dnia, kiedy człowiek stanie przed Bogiem, Bóg spojrzy na jedną rzecz. Czy ma pieczęć? Czy kiedyś nie było granic Schengen, gdziekolwiek jechałeś, musiałeś dać paszport, zresztą Polacy nie mogli wiele miejsc w ogóle pojechać, nie dostawali wizy. I co robili? Otwierali ten paszport i patrzyli, czy masz pieczątkę, bądź masz wizę, bądź cokolwiek, co dawało ci możliwość wjazdu. Czy tak było? Amen. Niektórzy pamiętają ten czas. Kiedy staniesz przed Bogiem i tą granicę każdy z nas przekroczy, każdy człowiek, nieba granicę, Bóg otworzy również paszport niebiański, to jest ducha człowieka i zobaczy, czy jest tam pieczęć ducha. Jeśli jest tam Duch Boży, powie, proszę, jeśli będzie tam cokolwiek innego, może tam być Kościół, może być tam religia, może być tam doktryna, może być tam cokolwiek, moralność, jeśli nie ma pieczęci ducha, Biblia mówi, On zapieczętował nas Duchem Świętym na ten dzień, nikt tam nie wejdzie. Tą pieczęć można łatwo przyjąć, po prostu otworzyć serce, nie dla religii, tradycji, czy czegokolwiek, dla Chrystusa. Powiedz, Panie Jezu, bądź moim Panem i Zbawicielem. I Twoja krew mnie oczyści. Dziękuję Ci, że umarłeś za mnie. Ja wierzę w to, że to było za moje grzechy. Bóg przychodzi i wypala wielką pieczęć wewnątrz. Daje ducha do wnętrza człowieka i mówi, On jest mój. Diabeł to widzi, niebo to widzi, świat to widzi i ten dzień to również ujrzy. Halleluja. Jego obecność. On w nas i pomiędzy nami. Dzięki Ci, Jezu. Halleluja. Pochylmy swoje głowy na tym miejscu, zamknijmy swoje oczy. Może jesteś na tym miejscu i nie masz pewności zbawienia. Nie wiesz, co by się z Tobą stało, gdybyś odszedł. Nie wiesz, czy byś poszedł w dół, czy w górę. Powiesz, człowiek nie może być pewien, każdy może być pewien. Jezus powiedział, to Wam powiedziałam, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. To ma Syna, ma życie. Biblia mówi, jeśli ustami człowiek wyzna i ustami sercu wierzy, że Bóg go wzbudził z martwych, wyzna go swoim Panem, zbawiony będzie. Jest to dar Boży. Łaska zbawieńcza. Pochylmy głowy, zamknijmy oczy. Może jesteś na tym miejscu i powiesz, ja nie wiem, co by się ze mną stało, gdybym dzisiaj odszedł, nie wiem, gdzie idę, nie mam pewności. Możesz ją mieć. Bóg ją daje. Miłość ją daje. Jego obecność jest znakiem. On przyjdzie z pokojem, z pewnością, z przekonaniem, że jesteś zbawiony. Nie za to, co uczyniłeś, za to, co On uczynił. Halleluja. Jeśli nigdy nie modliłeś się, nigdy nie przyjąłeś Go jako swojego Pana i Zbawiciela, tam, gdzie jesteś, unieś swoją rękę. Może ktoś taki jest. Mówiąc, podnosisz rękę, mówiąc, Panie, ja pragnę, ja chcę, ja wierzę, ja chcę mieć pewność zbawienia. Czy jest ktoś taki? Nie robisz tego dla mnie, robisz to dla siebie wyłącznie. Halleluja. Powiesz, na końcu zawsze się to robi. Nie musi być na końcu. Kto powiedział, że na końcu ludzie mają przyjmować Jezusa? Może na samym początku, w środku, może w domu, aby gdzieś uczynili to. Ktokolwiek wzywa imienia Pana, zbawiony będzie. Ktoś taki? Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Możesz to uczynić, gdziekolwiek jesteś, kiedykolwiek chcesz. Przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, jestem grzeszny, ale wierzę, że umarłeś za mnie, Panie Jezu, i zmartwychwstałeś, więc otwieram serce dla Ciebie. Bądź moim Panem i Zbawicielem. Biblia mówi, wszyscy, którzy Go przyjęli, tym dał prawo. Widzisz, nie masz prawa bez Jezusa być Jego dzieckiem, być zbawionym, ale w Nim masz prawo. On to prawo nabył dla Ciebie. Przelał swoją krew, zapłacił wielką cenę i z łaski zbawił Cię. Prezent, dar się przyjmuje, nie pracuje się na niego, a to jest wielki dar, największy z wszystkich. Upewnij się, zanim wyjdziesz stąd dzisiaj, że przyjmiesz ten dar. Halleluja.
Halleluja. Zanim będziemy uwielbiali przez chwilę, ja tak uwielbiając, niekiedy tak się dzieje. Wiecie, Biblia mówi, że Duch Święty jest znany Kościołowi i w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden otrzymuje słowo mądrości, drugi słowo poznania, inny języki, tłumaczenie, dar szczególnej wiary, trzeci, czwarty, proroctwa, języki, dar rozróżnienia duchów. Wszystko to czyni ten sam Duch Święty, rozdzielając każdemu, jak chce, jest to dla wspólnego pożytku. Inaczej mówiąc, Bóg chce służyć swojemu ciału, niekiedy uzdrawiać ciało, niekiedy błogosławić, niekiedy przez dary Ducha Świętego manifestować się. Tak nazwa mówi, jest to coś, co jest darem, co po prostu potrzebujesz przyjąć, więc wydaje mi się za właściwe, że mamy nałożyć ręce na kogoś, kto boryka się z korzonkami, zanim będziemy wielbili Boga dalej. Masz bóle korzonków tutaj, jakieś związane z nerwobólami i na kogoś, kto ma problemy astmowe. Jeśli jesteś tą osobą, mniejsze czy bardziej zaawansowane, czy w pierwszym stadium rozwoju, czy bardziej, problemy astmowe, bądź problemy z korzonkami, wyjdź do przodu. Biblia mówi, że takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli, na chorych ręce kłaść będą, a chorzy wyzdrowieją. Halleluja. Dobrze, Kościele, wyciągnijcie ręce w ich strony, tak jesteśmy. My wciąż wielbimy Boga. Kiedy On uzdrawia ciała ludzi, On odbiera chwałę. Amen. Kochani, nałóżmy ręce, proszę, na nich wszystkich. Halleluja. W imieniu Jezusa bądź wolna od tej niemocy i tej choroby. Wolna od bólu, wolna od słabości. W imieniu Jezusa bądź wolna od tej choroby. Wyjdź i nie wracaj. W imieniu Jezusa bądź wolna od tej niemocy. Opuść jej ciało teraz. Życie i zdrowie. Jezusa, bądź wolna od tej niemocy, opuść jej ciało teraz, wyjdź i nie wracaj. Jest życie i zdrowie. W imieniu Jezusa, więc bądź wolna od tej niemocy, opuść to ciało, życie i zdrowie tego ciała. Czubka głowy do koniuszka palców. Dzięki Ci, Jezu. W imieniu Jezusa mówię, wyjdź wolna od tej niemocy, od tej słabości. Niemocy, w związku z tym opuść to ciało, wyjdź i nie wracaj. Dzięki Ci, Jezu. Też. Okay. W imieniu Jezusa bądź wolny od tej słabości i choroby. Życie i zdrowie wpływa w część tego ciała. Wyjdź i opuść to ciało, życie i zdrowie. Życie i zdrowie tego ciała. Okay. W imieniu Jezusa mówię, bądź wolny od tej słabości, od tej niemocy. Opuść to ciało teraz, mówię, życie. Życie i zdrowie. Halleluja! Kościele, wierzy Bogu, że Boża moc wpłynęła w ich ciała. Jezus powiedział, wyzdrowieją. Amen. Amen. Jeszcze rzad, zanim będziemy wielbili Boga.
Jeśli w tym momencie teraz masz jakiś ból w ciele fizycznym, czykolwiek, Bóg nie chce, abyś wielbił Go i potem słuchał słowa z bólem. On niemocy i bóle nasze wziął na siebie, abyśmy my nie musieli ich nosić. Amen. Jeśli jest jakiś ból w Twoim ciele, podejdź do przodu, a On Cię opuści. To Jezus obiecuje, amen. Czy jest ktoś taki? Może ktoś z Was był z bólem i wyszedł. Ale jeśli jesteś, masz ból w ciele gdziekolwiek, ja nie lubię, kiedy moje dzieci coś boli. Okej? Okay. Dobrze. Gdzie ten ból jest? Proszę? Zatoki. Okej. Okay. Dobrze. W imieniu Jezusa, ja wskazuję, zatoki się oczyściły, wyschnęły. W gromie tego wirusa, infekcje górny dróg oddechowych, zatok, opuść to ciało razem z bólem. Ból, wyjdź. Zdrowie i życie. W imieniu Jezusa. Stój tu chwileczkę. Gdzie ten ból jest? W krzyżu. Nałóż ręce na jej krzyż. Okej? W imieniu Jezusa. Nerwobólem, ucisk. Wskazuję, abyś był usunięty. Ból, opuść to ciało i powód tego bólu. Teraz. Jest życie i zdrowie. Życie i zdrowie. Życie i zdrowie. Okej, okay, tutaj, wielbi Boga przez chwilę. Gdzie ten ból jest? Okej. Okay. Jest uraza czy reumatyczna? Okej. Okay. Okej. Okay. W imieniu Jezusa mówię, aby ten staw, mięśnie, ścięgna się zregenerowały, kości wróciły na swoje miejsce. Wszelki ból ustąpił. Pełne odbudowanie nadnaturalne w imieniu Jezusa. Dzięki Ci, Jezu. Okej, okay. Wielbiaj Boga przez chwilę, ruszaj tą częścią. Gdzie jest ten ból? Kolany, połóż mnie na... Halleluja. W imieniu Jezusa. Uraz, wszelki ucisk, powód tego bólu, bądź usunięty, opuść to ciało. Wolna, wolna w imieniu Jezusa. Okej, okay, stój tu chwilę, uwielbiaj Boga, ruszaj tą częścią. Jest ten ból? Okej, okay, dobra. W imieniu Jezusa wskazuję, aby ten ucisk, ten uraz, ten nerwobór zregeneruj się, ścięgno i mięśnie w pełni. Opuść go ból, opuść go z powód tego bólu. W pełni odbudowane, w pełni odbudowane. W imieniu Jezusa. Stój tu chwilę, uwielbiaj Boga, ruszaj tą część do ciała. Gdzie jest ten ból? W imieniu Jezusa wskazuje infekcja, wszelki wirus opuścił to ciało, wszelkie zapalenie czy ucha środkowego, powiększenie węzłów chłonnych. Mówię, życie i zdrowie. Ból, wyjdź teraz, wyjdź i powód jego. Mówię, życie, życie i zdrowie, pełne odbudowanie. Chwilę uwielbiaj Boga. Gdzie jest ten ból? W łokciu. W łokciu, ok. To był uraz? Tak. Dobrze. Nie może zginąć do końca. Dobrze. W imieniu Jezusa to, co było zniszczone, nie będzie odbudowane. Ścięgna, mięśnie, staw, połączenia nerwowe. Życie. Życie i zdrowie tego łokcia. Życie i zdrowie tego ciała. Życie i zdrowie tego stawu. Ból, opuść to ciało. Powód jego. Blokada i będzie usunięta w imieniu Jezusa. Okej, okay, stój tu przez chwilę, poruszaj tą częścią, ruszaj, ruszaj, wielbij Boga. Gdzie jest ten ból? Dobra.
Okej, okay. W imieniu Jezusa słabość, ta niemoc, związujemy Twoją moc i mówimy, wyjdź, nerka funkcjonuje właściwie. Wszelki ucisk na narządy niech ustanie, życie i zdrowie, mówimy, tego ciała. Powód tego bólu ustąpi. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Gdzie jest ten ból? Okej. Słabość, wyjdź, mówię, więzów chłonnych. Wyjdź i nie wracaj. Życie i zdrowie. Życie i zdrowie. Powód bólu bądź usunięty. Żeby infekcja, wszelkie zapalenie. Opuść to ciało. Życie i zdrowie przyjdzie. I wolność od ucisku. Halleluja, halleluja, halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Dobrze, tak tu stoicie, podnieście ręce. Dziękujcie Bogu. Panie, powiedz, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za wolność. Twoja moc Boża wpłynęła w moje ciało. Wolność od bólu, wolność od niemocy, wolność od kontuzji. Wolność od słabości w tym ciele. Życie i zdrowie. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Dobrze, spójrzcie na mnie. Jak wielu z Was wyszło z bólem, teraz bólu nie ma. Chcę, abyś powiedział, jak jest. Kogo ból opuścił? Ciebie opuścił? Kogo jeszcze? Śmiało. To jeszcze raz podnieś ręce i dziękuj Bogu. Powiedz, Panie, dziękuję Ci za uzdrowienie mnie, za wolność od bólu, wolność od infekcji, wolność od choroby, wolność od niemocy. Halleluja. Oczekuj tego. Dziękuj Bogu. Tak się stało, bo to Jezus powiedział. Amen. Zdrowie, uzdrowienie. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Okej, uwielbiamy Boga przez chwilę. Wróćmy na swoje miejsca. Kościele, otwórzmy jeszcze przez chwilę swoje serca, dziękując Bogu. Halleluja, halleluja. Thank you.
wielki ciężar, przybita, przybite. Chwała, chwała, cześć, mądrość, moc, błogosławieństwo na wieki, na wieki. Chwała, cześć, mądrość, moc, błogosławieństwo na wieki, na wieki. Jest Twoja chwała, cześć, mądrość, moc, błogosławieństwo na wieki. Zanim usiądziemy, chciałbym prosić do mnie Krzysztofa i Agnieszkę, jak i Wojtka i Wioletę. Zaraz usiądziecie kościelem. Chcę, abyśmy podziękowali wspólnie im za służby ich, za ich pracę w kościele. Także bycie proszę do mnie. Mamy zwyczaj jakiegoś czasu co niedzielę to czynić. Przynajmniej raz w roku staramy się. Proszę do nas do przodu. Halleluja. Oni dbają o to, abyście mieli co tydzień pieśni, abyśmy mogli widzieć, co się dzieje, wszystko było czytelne i każdy z nas mógł łatwiej uwielbiać Boga. Z kolei Wojtek z Wioletą przez długi czas pracowali z naszą młodzieżą. Ostatnimi czasy, jak wiecie, mamy nowe osoby, które też spędzają z nimi czas. Bartek z Kariną zajmują się naszą młodzieżą. Więc jak wiecie, to była długa służba przez wiele lat. Wiecie, praca z młodzieżą, jak wielu z was wie, to niełatwa sprawa. Ale warta, amen. Bo to jest przyszłość. Pod każdym względem. Więc cokolwiek włożyli, dali w tą służbę i będą dawali w różnych dziedzinach i w tych jeszcze innych mieli okazję. Wierzmy Bogu, że będzie im dane. Amen. Że Bóg będzie im błogosławił, będzie dodawał im i to, co włożyli, rozmnażał, pomnażał. Tak więc, Kościele, wyciągnijmy ręce w ich stronę. My nałożymy na nich ręce. Stańcie koło bliżej siebie. I ufajmy Bogu wspólnie. Tak Boże Słowo mówi, że spolegliwy człowiek wierny obfituje w błogosławieństwo. Cokolwiek potrzebują w swoim życiu i w swoich domach, rodzinach, małżeństwach, pracy zawodowej, Bóg im udzieli. Przez naszą wspólną wiarę, przez nałożenie rąk. Halleluja. Panie, my dziękujemy Tobie za Ducha Świętego. Powiedziałeś, że Duch Boży jest udzielany przez składanie rąk. My z Kościołem, kładąc na nich ręce, błogosławiąc ich, my dziękujemy Tobie za ich życie, za ich służby, za ich wkład w rozwój Kościoła, Twojego Królestwa, za używanie darów i talentów. I ojcze, my modlimy się, abyś teraz wziął już to, co dali. Ty powiedziałeś, dawajcie, będzie wam dane. I udzielił im z Twojego Ducha, zdeponował w nich. Ojcze, z Twojej mądrości, z Twoich darów i namaszczenia, wyposażenia do życia codziennego tego, Panie. Rodzinnego i małżeńskiego, pracy zawodowej, ich służby również. Panie, w ich planach na przyszłość, dla nich, dla ich dzieci. My dziękujemy Tobie, Ojcze, za Ducha Bożego, który wstępuje na nich i zdeponowuje. Wkłada w nich, Ojcze, to, co jest niezbędne, co najważniejsze. Rozniecaj w nich plany i zamiary. I Twoja wola, Twoje zamiary będą jaśniejsze i wyraźniejsze.
tym, co masz dla nich na następne tygodnie, miesiące, Ojcze. My dziękujemy Tobie za mądrość i prowadzenie i zaopatrzenie potrzeb ich ducha, duszy i ciała, materialnych, socjalnych, duchowych. Dziękujemy Ci, Panie, za ich małżeństwa, ich rodziny, za ich dzieci, za zdrowie, Ojcze, za Twoją opiekę aniołów, że strzeżesz ich domy, ich mienie na wszystkich ich drogach. My dziękujemy Ci, Ojcze, za ich służbę i my wierzymy z Kościołem, że teraz, w tym momencie udzieliłeś im tego, co potrzebowali. Będą czerpali z tego, jak z banku, jak wyciągali, jak z konta, wtedy, kiedy najbardziej będą potrzebowali. Dziękujemy za Twoją łaskę i zdolność w nich, by czynić to, co nie jesteśmy sami w stanie czynić. My Tobie, Ojcze, oddajemy chwałę za to. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. I Kościół powiedział... Kościele, podziękujmy im gorąco za ich pracę, za ich służbę Bożą. Dziękujemy Wam z całego serca. To jest coś do lektury, krótka wprawdzie. Halleluja, halleluja, halleluja. Kościele, zanim usiądziecie, podejdźcie dwóch, trzech osób, proszę. Przywitajcie się z sobą nawzajem, podajcie rękę, uśmiechnijcie się. Jeśli trzeba, przedstawcie się. Kiedy dobrze kogoś nie znasz, witamy Was wszystkich. Halleluja. Jeśli ktoś może sprawić, żeby stała się światłość na tym miejscu, abym Was lepiej widział. Czy jest może na tym miejscu ktoś, kto jest po raz pierwszy na nabożeństwie Kościoła w niedzielę? Tutaj widzę. Czy jeszcze ktoś? Czy jest ktoś po raz pierwszy? Chcielibyśmy Cię zobaczyć. Unieś rękę, przywitać chcemy Ciebie. O, tutaj widzę. Czy jeszcze ktoś? Okej. Okay. Przywitajmy proszę te osoby. Witamy Was. Cieszymy się, że jesteś. Mamy zwyczaj modlić się o naszych gości, ale siedźcie tam, więc pochylmy swoje głowy i dziękujmy Kościele. Panie nasz, my dziękujemy Tobie za to nabożeństwo, za również osoby, które są po raz pierwszy między nami. Modlimy się, abyś mówił do ich serc i otwierał oczy, serca. Ojcze, zaspokajał potrzeby ducha, duszy i ciała. My dziękujemy Ci za Ducha Świętego, pomocnika, by w to czynić, Twoje słowo, które będzie zwiastowane, aby to czynić. Dziękujemy za to nabożeństwo, Panie, za to wszystko, co uczyniłeś i pragniesz jeszcze uczynić między nami. Za to oddajemy Ci chwałę w imieniu Jezusa. Mamy coś dla Was. Moja żona podejdzie, jest taki mały prezent, jest tam płyta mówiąca o tym, kim jesteśmy, w co wierzymy, gdzie zmierzamy jako Kościół Chrześcijański, Słowo Wiary, kilkanaście minut w formacie CD, mała publikacja tam z tyłu również i kupon na darmową kawę, zapraszamy, dzisiaj mamy akurat wieczerzę pańską i potem poczęstunek, więc z tym kuponem podejdziecie do kafeterii, ktoś Wam wyda dobrą kawę, więc zapraszam, abyście zostali przez chwilę, nawiązali jakieś relacje, coś słodkiego zjedli z nami wszystkimi. Halleluja. Mamy dzisiaj nabożeństwo troszkę w innej kolejności, więc ja przeczytam jeden fragment, ponieważ uczcimy Boga jeszcze naszymi dziesięcinami ofiarami. Mamy ofiarę misyjną na koniec zachowaną, zapowiadaną, raz w miesiącu ją zbieramy. W przypowieściach Salomona, Salomon mówi w trzecim rozdziale i wersecie 9 i 10 mówi czci Pana, powiedzmy czci Pana. Czciliśmy dzisiaj Pana dość długo, uwielbialiśmy Go. Wiecie, wszystkim co czynimy, czcimy Pana. Idąc do pracy rano, czcimy Pana. Amen. Kładąc ręce na chorych, czcimy Pana. Uwielbiając, czcimy nasze życie. Cokolwiek czynimy z duszy, mamy czynić dla Niego. No, nasze finanse również mogą czcić Boga, więc jest to coś, co płynie z serca, jest to coś, co płynie z przekonania, jest to coś, co jesteśmy przekonani, by to czynić i wiemy, że dociera to do Niego. Jest to forma czczenia i uwielbienia. On mówi, czci Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin, czy pierwszego owocu. Biblia mówi to o ofiarach, o dziesięcinach, również w Kościele zbieranych. O pierwocinach wszystkich swoich plonów. I spójrz na te słowa. I będą Twoje stodoły wypełnione ponad miarę. No masz, nie mamy stodół, ale mamy konta, chociaż niektórzy może z Was mają, są rolnikami. On ponad miarę stodoły, czy on mówi o zapasie i Twoje prasy. No może nie pracujemy dzisiaj gdzieś w takim miejscu, jak tutaj opisane, ale mamy swoje zawody, więc Twoje prasy będą opływać w morze. Więc on mówi, zapasy Twoje, błogosławieństwo materialne i praca Twoich rąk. On powiedział, będę błogosławił pracę Twoich rąk. Halleluja. Więc jeśli masz dzisiaj coś, z czym chciałbyś uczcić Boga, amen, wyciągnij proszę to, cokolwiek masz. Wiem, że niektórzy z Was przekazują na konto Kościoła, za co dziękujemy Wam. I jak wiecie, raz w roku mamy raport finansowy i dzielimy się z Wami, więc jednak cokolwiek mamy na ten moment, przynieśmy to do Boga. Ojcze Niebieski, my dziękujemy Tobie, że mamy przywilej żyć dla Ciebie, czcić Ciebie również naszymi pierwocinami, dziesięcinami czy ofiarami.
Dziękujemy Tobie za błogosławieństwo, za obfitość, za stodoły wypełnione ponad miarę i prasy opływające w mosz. Ojcze, za zaopatrzenie materialne naszych domów, naszych rodzin, kont bankowych. Ojcze, za błogosławieństwo pracy naszych rąk i rozwój. My dziękujemy Tobie za Twoją łaskę na każdy dzień, siłę do pracy i namaszczenie, nawet do zdobywania bogactwa, jak powiedziałeś. Przyjmij naszą ofiarę, naszą dziesięcinę, przede wszystkim miłość i wiarę płynącą z tego tytułu, jako miłą wonność dla Ciebie. My Tobie oddajemy chwałę i czcimy Cię dzisiaj również w ten sposób, jako Kościół w imieniu Jezusa. Kościół powiedział amen, amen, amen. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Dam Wam czas, abyście... Tak jak mówiłem, na koniec mamy ofiarę misyjną, będziemy zbierali na misjonarzy, pastorów Larygo i Angele, ale to będzie na koniec. Tymczasem ja proszę moją żonę. Dzisiaj będzie troszkę inaczej. Mam na sercu, aby pastor Asia podzieliła się z Wami Bożym Słowem, więc otwórzmy serca na cokolwiek, co Bóg ma dla nas, zanim spożyjemy wspólnie Wieczerzę Pańską. Amen. Halleluja. Halleluja. Bóg jest dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za tych cennych ludzi. Dziękuję Ci za Twoje najcenniejsze słowo. Przekazałeś nam je w postaci Pisma Świętego. Dziękuję Ci, że możemy zmieniać się przez nie, będąc wykonawcami tego słowa. W imieniu Jezusa, amen. Każdy z nas, jako myślę rodzic, chciałby, żeby jego dziecko słuchało go na podstawie słów, które do niego mówimy, tak? No, byśmy byli najszczęśliwsi na świecie, gdybyśmy powiedzieli raz, a dzieci posłuchałyby tego, by to wyszło im na zdrowie, nam na zdrowie, tak? I myślę, że wszyscy by byli bardziej szczęśliwi. Ale zobaczcie, my jako ludzie nie jesteśmy doskonali, przekonaliśmy się nieraz. My, jak byliśmy dziećmi, nie byliśmy doskonali. Jako rodzice nie jesteśmy zawsze doskonali, niestety. No i nasze dzieci też nie są doskonałe. Chociaż są cudowne i kochamy je bez względu na to, co czynią, to jednak nie są doskonałe. No sorry. Tak jest. Ale Bóg Ojciec, On jest wzorem Ojca, tak? On jest wzorem Ojca i zobaczcie, że też dał Słowo i chce, żebyśmy my, jako Jego dzieci, byli posłuszni, słuchając tego słowa i wykonując je oczywiście. I to wyjdzie nam na dobre. I to jest taka prosta zasada, prawda? Tak jak my byśmy chcieli, żeby nasze dzieci słuchały się, zmienia się mój głos, ja nienawidzę mojego głosu, ale szczegół. Dzięki, Mario. A chciałam Wam podziękować za uwielbienie. Kocham Was za to, jak uwielbiacie Boga. Zespole uwielbiający i ludzie wokół. Naprawdę. To jest cudowny czas i uwielbianie Boga. No to taki przerywnik, chciałam się podlizać, żartuję. I będziemy dzisiaj uczyć się ze słowa takiej zasady, którą dał nam Pan Jezus, o wiązaniu mocarza chciałam mówić. Oczywiście nie ja wymyśliłam to kazanie, jest pewien nauczyciel, który mnie zainspirował. I rozważałam to słowo, gdy słuchałam tego i również miałam okazję, że jeszcze raz, że tak powiem, przebrnąć przez to, no bo myślę, że w ten sam sposób czytacie Biblię, bądź czytacie jakąś książkę, która uczy nas ze Słowa Bożego i potem rozważacie to w swoim sercu, tak? To jest proste? Tak. Ja będę, że tak powiem, czujnie patrzyła na wasze oczy, żebyście nie spali, bo do kościoła, wiecie, nie przychodzi się, żeby spać, a wiem, że jesteście zmęczeni po całym tygodniu pracy ciężkiej, ale tak jak mówiłam wcześniej, lepiej jest słuchać tego słowa, bo ono wychodzi nam na dobre. Ale my jesteśmy, chcemy być tymi dziećmi, które usłyszą i będą tak czynić, tak? Bo jesteśmy, mamy kochanego ojca i chcemy być kochanymi dziećmi, takimi grzecznymi dziećmi. Halleluja. I proszę, otwórzcie, jeżeli macie Biblię swoją, macie Pismo Święte swoje, dobrze jest mieć swoją Biblię. Mateusza, Ewangelia, znany fragment, troszeczkę go wyrwiemy z kontekstu. I chcę, żebyśmy spojrzeli na ten fragment, pierw go przeczytamy,
A Jezus, znając ich myśli, o, 12 rozdział, a dobrze, że mam męża, który pilnuje mnie, to wyjdzie nam wszystkim na dobre. To jest 12 rozdział Ewangelii Mateusza od 25 wersetu. A Jezus, znając ich myśli, to jest cudowne, że Pan Jezus zna nasze myśli. Raz to jest cudowne, a czasami to nie jest cudowne. Znając ich myśli, rzekł im, każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony, jakże więc ostoi się królestwo jego. Halleluja. I może troszeczkę przeskoczymy, bo tam jest dużo o tych demonach i tych Belzebubach. I dalej jest 29 werset. Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierw nie zwiąże mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi. Myślę, że jest to bardzo proste. Słowa są takie troszeczkę stare, ale myślę, że każdy wie, że mocarza, czyli kogoś no, mocnego, pełnego siły, może ograbić ktoś, może dopiero wtedy, jeżeli go zwiąże, tak? Czyli unieruchomi, możemy powiedzieć, tak? I moi kochani, za każdym razem czytałam ten fragment, myślę, że wy to widziałam, że mocarzem, no niestety, tak jak wynikało z tego fragmentu, jest diabeł, tak? I że trzeba go związywać, wtedy on nic nie może czynić w naszym życiu. Ale czytając to w świetle Nowego Testamentu, myślę, że mówię do ludzi wierzących, tak? W większości do wierzących ludzi, których Pan Jezus jest Panem, tak? Oddaliśmy Mu nasze życie i On jest dla nas najważniejszy. I w świetle Nowego Testamentu możemy widzieć, że mocarzem diabeł nie jest na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy my jako wierzący jesteśmy mocarzami, tak? A diabeł został pokonany. I zobaczcie, jest to napisane, nie była gołosłowna, w Kolosan 2 rozdział 15, może przeczytam, że Pan Jezus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Pan Jezus pokonał diabła, tak? Diabeł nie jest już mocarzem. Teraz ty jako dziecko Boże, jako chrześcijanin jesteś mocarzem, ciało Chrystusa jest mocarzem, czyli Kościół tu na ziemi, ludzie oddani Bogu całym sercem i całymi swoimi czynami są mocarzami na dzień dzisiejszy. I w Jana liście, pierwszy list Jana 4:4, wy z Boga jesteście. Są to fragmenty, które znamy, które powinniśmy znać. Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, czyli wszystkie przeciwności diabła, gdyż ten, który jest w was, a kto jest w nas? Sam Pan Jezus jest w nas, żyje w naszym sercu, jest większy, aniżeli ten, który jest na świecie. Chrześcijanie, czyli my, jesteśmy z Boga, tak mówi Boże Słowo. Nam nic nie pozostaje innego, jak tylko zgodzić się z Nim, z Bożym Słowem, tak? Ja jestem z Boga i ja zwyciężyłam świat i większy jest ten, który jest we mnie. Często pewnie mówicie to słowo, gdy modlicie się o uzdrowienie. Ja ostatnio miałam taką przypadłość, że strasznie rozbolał mnie kręgosłup, ale także nigdy w życiu mnie tak nie bolał. No i sobie pomyślałam, jakaś starość się zbliża, czy coś takiego, ale no wiecie, no pierwsza myśl zła. Nie, no moja młodość odnawia się jak u orła, wyznajemy słowo, ale oczywiście też powinniśmy dbać o siebie. No i nie wiem, w czym zaniedbałam, więc przeprosiłam Boga, czy się źle ubrałam, czy Boga mogłam na pewno przeprosić za to, że jakby za mało robię, żeby posilić te mięśnie kręgosłupa, bo one nas bolą wtedy, jak są, że tak powiem, słabe. No ale mniejsza z tym jest Boża łaska, Boże miłosierdzie. Byłam wtedy w pracy, pracuję po 11 godzin, więc i też muszę wstawać, że tak powiem, do klientów i się śmiałam, powiedziałam dziewczynom, że no fatalna sprawa. No oczywiście musiałam się zrywać do ludzi,
więc to też było straszne. Koleżanka mi nie dawała szansy, żeby zawsze mnie wyprzedzała, ale mamy bardzo fajny zespół, więc wszyscy są wyrozumiali. No ale niedobrze jest być z bólem, niedobrze jest żyć z bólem. Wyznawałam słowo, większy jest ten, który jest we mnie, tak, czyli ten fragment, Bóg mieszka we mnie. Wzięłam nawet sobie jakąś taką tabletkę mega mocną, żeby funkcjonować. Pierwszy raz taką wzięłam jakąś. No i słuchajcie, czułam, że jestem znieczulona, ale dalej mnie bolało. No i potem byłam jeszcze u koleżanki wieczorem, bo się umówiłyśmy na spotkanie. Jak się tak zasiadłam w ten fotel u niej, to potem jak miałam wyjść, to miałam problem z wyjściem, bo jak się zastały te kości i mięśnie, to jest jeszcze gorzej. No i jeszcze sama z siebie się śmiałam, mówię, no ładnie. No ale jak wracałam, mąż po mnie przyjechał i modli się, i jak tam twój kręgosłup, się pytałam, mówię, no jeszcze mnie boli. No i pomodlił się o mnie, słuchajcie, przyszłam do domu, z tego samochodu wysiadłam, no i już poczułam różnicę, ale pomyślałam sobie, a może jeszcze ta tabletka działa, bo to taka jakaś o 24 godziny się uwalnia ten przeciw coś tam, jakkolwiek. Nie chcę tutaj palnąć czegoś, bo tu specjalistów widzę, że przemienię tą nazwę, nieważne. No i mąż pomodlił się ze mną i słuchajcie, jak wstałam rano, jak ręką odjął. To jest prawda. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Amen. I najważniejsze jest w tym wszystkim, żeby się nie poddać. Kiedy widzisz, że wyznajesz słowo, to ma być takie, wiecie, świadectwo ku zachęcie. Ku zachęcie. Żebyście się nie poddawali, gdy za pierwszym razem modlicie się i jeszcze was boli, albo jeszcze bardziej was boli, to wiedz, że prawdą jest to, co jest w Bożym Słowie napisane, że Pan Jezus zabrał tą chorobę, zabrał ten ból, a ty się nie poddawaj, co tobie pozostało? Zgodzić się z Bogiem, tak? Zgodzić się z Nim, że On jest większy. Zachęcam wszystkich tych, którzy stali tutaj, nie czuj się gorszy, nie czuj się, że czymś zgrzeszyłeś, wierz Bogu i oddawaj Mu chwałę, że On działa w twoim ciele, amen, że On działa w twoim życiu. Ale tak jak wróćmy do tego, no taka zachęta odnośnie tego, że większy jest ten i że my jesteśmy z Boga, troszeczkę wrócę tutaj wcześniej. Jezus, Pan Jezus pokazuje nam tutaj jakby obnaża strategię diabła. Diabeł atakuje rodziny, tak jak tutaj jest napisane, królestwo. Co to może być królestwo? Królestwo to może być twoja rodzina, królestwo to może być twój dom, królestwo to może być twoje małżeństwo, królestwo to może być rodzeństwo, królestwo to może być kościół, tak? Rozdwojone samo w sobie pustoszeje. Rodzina, która jest podzielona, pustoszeje. Myślę, że to nie jest jakaś nowość. Rodzeństwo, gdy jest podzielone samo w sobie, oddzieli się. I tutaj jest dalej napisane, że nie ostoi się. I żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. Takiej taktyki używa diabeł. Wysyła, ktoś nazwał to ducha podziału, to jest diabeł, który dzieli, co znaczy słowo podzielone. Jakiś mądry człowiek powiedział, że jest to słowo merizo i ono oznacza dzielić, sprawić, że nie będzie jedności. Zobacz, że królestwo, ta rodzina, to małżeństwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje. Po prostu nic tam nie zostaje. Miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. I diabeł wie, że gdy nie będzie jedności w rodzinie, to dom się nie ostanie, że to, tak jak tu może, że będzie podzielone i że to małżeństwo czy jakaś taka relacja może być zatrzymana. W tym fragmencie, jak mówiłam, tym mocarzem na dzień dzisiejszy w świetle Nowego Testamentu jest wierzący. Ty jesteś mocarzem, ale jak Boże Słowo mówi, możesz zostać związany przez co? Przez to, że będziesz rozdwojony, że będziesz podzielony. Tak? Halleluja. Ale Pan Jezus pokazuje nam to, jakby pokazuje to, aby diabeł był obnażony, abyśmy wiedzieli, jakiej on strategii używa, abyśmy mogli nie poddawać się temu, tak? Nie poddajmy się temu. Wiemy już, jak on działa.
Boże Słowo zachęca nas, abyśmy się przeciwstawiali diabłu, tak? Mówi Boże, przeciwstawcie się, a on ucieknie od was. Ma, jeszcze tam jest zachęta, że mocny wie, że masz się przeciwstawiać diabłu, tak? Mocny wie, że przeciwstaw się, bo podział w małżeństwie, podział w jakiejkolwiek relacji, wiedz zawsze, że jego korzeniem jest diabeł. W rodzinie podział, to musisz zdać sobie sprawę, że tu nie chodzi o rację, kto ma rację, a kto nie ma racji, tylko chodzi, że to jest duch, że to jest duch wysłany przez samego diabła, żeby podzielić twoją rodzinę, żebyś się nie ostał, tak? Podzielić twoje małżeństwo, podzielić rodzeństwo między sobą. Czy nie widzimy tego dużo w dzisiejszych czasach? Myślę, że na każdym kroku możemy widzieć podziały, a widzisz, wtedy nie ma żadnej jedności, wtedy nie ma czego, żadnych efektów. Ludzie się skupiają nad czym? Nad tym, co ich dzieli, zamiast cokolwiek robić. Nie ma efektów wtedy w ogóle w życiu, tak? I następny jest, znacie ten fragment, 1 Piotra 5,8. Bądźcie trzeźwi, Boże Słowo mówi, i czuwajcie. Tu święty Piotr daje nam, myślę, że on wie, o czym mówi. Bądźcie trzeźwi i czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ruczący, szukając kogo by pochłonąć. Zobacz, że mamy być trzeźwi i czujni, bo jest możliwe być pochłoniętym. Nawet jeżeli jesteś wierzącym, ochrzczony w Duchu Świętym, to jest możliwe pochłonięcie ciebie. Tak? Bo inaczej by nie było napisane, że masz być trzeźwy, czuwać, bo przeciwnik szuka, kogo by pochłonąć. Nie chcę tutaj wzbudzać strachu w was, że o, teraz na każdym rogu będziecie widzieć diabła i się go bać. Nie, diabeł jest pokonany, ale nie możemy otworzyć w naszym życiu jakby, no nie wiem, jakiejś przestrzeni, jakiejś drzwi do tego, do podziału po prostu w naszym życiu, tak? Ja już daję tutaj przykład domu, przykład małżeństwa, bo to jest na co dzień. Czy współpracowników w pracy, czy w kościele, to również często się dzieje, bo gdziekolwiek jest jakaś grupa ludzi, to w tej grupie znajdą się, że tak powiem, różne spojrzenia na różne rzeczy, tak? I za chwilę będziemy śledzić historię Kościoła w Koryncie i zobaczymy na przykładzie Kościoła w Koryncie, co tam się działo, tak? Jak tu diabeł szukał, wokół nich chodził, szukał kogo by pochłonąć. I tak naprawdę to diabeł zwodzi ludzi, tak? Zwodzi wierzących, zobaczcie, że to wszystko jest mowa o wierzących. On wie, że może powalić każdy dom, każde życie, każdą rodzinę, każde małżeństwo, każdy kościół może powalić tylko przez podział, tak? Jeżeli ja jako człowiek będę podzielona, to upadnę, tak? Myślę, że takie, nazywam to podzielenie, to jest poważny problem w relacjach między ludźmi. Myślę, że to widać na podstawie naszych władz, niestety. Tak, że podział jest tak widoczny, że ludzie nie potrafią rozmawiać już w ogóle, bo te różnice są tak pokazane, że nic wspólnego nie potrafią znaleźć. I to jest taktyka diabła. To jest taktyka diabła. I nie możemy się temu poddawać. Zobaczmy fragment z 1 Koryntian. I tu właśnie zaczynamy historię Koryntian. Święty Paweł, apostoł, w 1 Koryntian 1,10. Może jeżeli macie słowo, zajrzyjcie do niego. Dobrze potem w domu przeczytać sobie. Bo jeżeli wcześniej Piotr mówił, że mamy być trzeźwi i czuwać, to znaczy, że nigdy nie będziemy jakby wolni od tego, że diabeł nie przyjdzie i nie będzie nas kusił z jakimś podziałem. Nigdy w naszym tutaj życiu ziemskim nie będziesz odporny zawsze. Masz być czujny, tak mówi słowo. 1 Koryntian 1,10. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów,
lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. I tutaj Paweł pisze ten list do Koryntian, gdy był już w Efezie. Historycy mówią, że Paweł przebywał w Koryncie około rok i 6 miesięcy. To zobaczcie, ten kościół to był pierwszym pastorem kościoła w Koryncie. Paweł miał własną jakby charakterystykę. Był człowiekiem, był przede wszystkim apostołem, tak? Miał swoje namaszczenie, jakie cudowne słowo, jakie objawienie. Ci ludzie czerpali wprost z słów apostoła Pawła, tak? My się zachwycamy różnymi nauczycielami dzisiejszych czasów, a zobaczcie, że przed nimi stał apostoł Paweł, który zapisał to słowo, ono jest w Piśmie Świętym i oni czerpali prawie że z pierwszej ręki, prawda? A Paweł miał takie objawienie i zobaczcie, co się stało. Po roku i 6 miesiącach on ich błaga. Oni czerpali, dla mnie to było niesamowite, czerpali od takiego człowieka, on nauczył ich tak wiele z Bożego Słowa, nauczył ich wiele o Bogu, tak? Pomógł im wyrwać się z takiego śmietnika, w jakim żyli, bo wszyscy wiemy, myślę, z historii, że Korynt był jednym z najciemniejszych miast ówczesnych czasów. Mówią, że Korynt można było porównać do dzisiejszego Las Vegas, tak? Jeżeli ktoś chciał mieć jakiś dziki weekend, to jechał do Koryntu. Tam było mnóstwo prostytutek, miasto było poświęcone bogini, żadnej moralności. Tam nie było wcześniej chrześcijaństwa, tak jak u nas na przykład, ktoś chce mieć dziki weekend, to idzie gdzie? Do Sopotu? Ale jednak jakieś tam podwaliny są, dlatego ewangelizacja z trumną jest w Sopocie. Nie żartuję. I Paweł prosi ich, i jedno tłumaczenie mówi, aby nie było między wami rozłamów, abyście byli zespoleni jednością zdania i jednością myśli. I tam występuje takie słowo w tym wersecie 11, spory. Te spory inaczej to jest podział, a słowo oryginalne to schizma. Z historii chyba wszyscy wiecie, co to oznacza dosłownie. Oznacza to dziurę, oznacza to otwarte przejście. Czyli taki podział to jest po prostu otwarte przejście. Myślę, że wszyscy się domyślą, dla kogo. Jeżeli jest podział, to jest otwarte przejście dla diabła w twoim życiu. No niestety, nie chcę tutaj wywyższać diabła. Jak mówiłam, on jest pokonany, ale jeżeli człowiek jest w podziale, mówi o tym Boże Słowo, to daje otwarte przejście. Tak? I jest tutaj jeszcze dalej napisane, jest oddzielony sam, nie razem. Może być atakowany. I Paweł prosi ich o jedność myślenia. Prosi ich, co znaczy jedność myślenia? Aby mówili to, co słowo mówi o nich, tak? Tak ważne jest słowo o tym, kim Bóg mówi, że jesteś. Żebyś codziennie sobie przypominał, kim Bóg mówi, że jesteś, tak? Nie musisz sobie przypominać, co ludzie mówią o tobie, bo wyjdziesz do pracy i zaraz ci przypomną, ale musisz przypominać sobie co rano, że dla Boga jesteś wartościowy, że jesteś wykupiony. Musisz sobie to przypominać, tak? I tak do tego nas zachęca Paweł. Myślę, że on wiedział, o czym mówił. Jedność zdania to znaczy, że mówić powinniśmy o sobie wzajemnie my jako wierzący, albo przytoczę tutaj bliższą relację, czyli jako rodzina, dobrze by było, jakbyśmy mówili sobie to, co mówi o nas Bóg. Amen? Mówmy to, co mówi o nas Bóg. Jedność zdania, jedność celu, żebyśmy zawsze przypominali sobie, jaki cel ma nasze życie. Myślę, że wtedy połowę problemów odchodzi na bok, bo przypominasz sobie, jaki cel jest tutaj bycia na ziemi. Tak? I z tego fragmentu wynika, że byli oni poróżnieni w Koryncie, ale dalej jest napisane,
w 12 wersecie, z jakiego powodu oni się podzielili. Zobaczcie. Byli poróżnieni w oparciu o osobowości. Może ja przeczytam. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada. Zobaczcie, każdy w tym kościele. Wszyscy słuchali Pawła, apostoła, mieli niesamowite kazania, cuda, znaki z pierwszej ręki, a tam każdy powiada. Ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czyli o czym oni mówili? Mówili o tym, że ja jestem lepszy, tak? Paweł był lepszy, pierwszy pastor. Paweł był lepszy, bo on takie płomienne kazania głosił, tak? I zobacz, że oni poróżnili się nie o doktrynę, oni poróżnili się o osobowości. Nie poróżnili się nawet ze względu na Boże Słowo, bo wierzyli tak samo, tak? Ale poróżnili się, my byśmy powiedzieli dzisiaj, o pierdoły. I no niestety tak bywa, że najczęściej podziały są o drobiazgi. Tak, o drobiazgi. Jak w małżeństwie kłócicie się, to o co? O bardzo ważne rzeczy? Nie, o drobiazgi. Że potem, jak się zastanowisz tak no, świeżym umysłem, to kłócisz się o drobiazgi. I zobaczcie, oni też się pokłócili, jakby o nieistotne rzeczy podzielili się. Bo ja jestem Pawłowy, czyli Paweł był najlepszym nauczycielem. Nie, Kefas był lepszym nauczycielem. Nie, Apollos. Bo Apollos głosił kwieciście i lepiej się wysławiał, tak? No po prostu bzdury, tak? Po prostu bzdury. No ale taka jest natura ludzka. Niestety świat się nie zmienił. Ludzie są ciągle tacy sami, tak? Jak było kiedyś, tak jest dzisiaj, tylko troszeczkę inaczej się ubieramy i czym innym jeździmy. W Dziejach Apostolskich zobaczcie, że nie ma nigdzie mowy o wielkich cudach, jakie działy się w Koryncie. Mieli tam obfitość darów duchowych, ale nigdzie w Dziejach Apostolskich nie jest napisane, że działy się tam niesamowite cuda i znaki. I to daje dużo do myślenia. To daje bardzo dużo do myślenia. Jak mówiłam, że Paweł był w Koryncie rok i 6 miesięcy, a gdy pisał ten list, to już był w Efezie. I o tych sporach, zobaczcie, że donieśli mu domownicy Chloi. Tam w tym domu był po prostu kościół i ci domownicy byli zaniepokojeni tym, co się działo. Czasami ktoś może być zaniepokojony twoją sytuacją w domu, bo widzi, że coś się dzieje i niekoniecznie, że chce plotkować, ale chce ci pomóc, tak? Także czasami warto posłuchać, albo brat, siostrę może pobłogosławić, tak? Tu w różnych miejscach pojawiają się spory. Także inaczej, słuchajcie, te słowo spory, nauczyciele biblijni tłumaczą, że tam była wojna domowa w Koryncie. Wojna domowa. No po prostu o takie rzeczy się kłócili. Dom Chloi kochał kościół i był zaniepokojony, tak? A te spory, to tak te słowo tłumaczy się erys i to jest dosłownie tłumaczenie partie polityczne. Także kościół w Koryncie podzielił się na frakcje polityczne. Ja jestem Pawłowy. I zamiast kościoła to była tam polityka, tak? I tak może być w domu. Czasami widzicie, że jest podział, a mama to tak, a tata to tak. I jak małżeństwo nie stoi w jedności, to jest zawsze ku szkodzie dzieci. To jest zawsze ku szkodzie dzieci. Czasami dzieciom się wydaje, że nie, ale to szkodzi. Jedność buduje, tak? Niezgoda, mówi się, rujnuje. Stare przysłowie, ale jakże prawdziwe. Jak mówiłam, że pierwszym pastorem kościoła w Koryncie był Paweł i był on prorokiem, był na swój sposób unikatowy, szczególny i ludzie byli przyzwyczajeni do jego stylu, do jego osobowości, tak? Ale zobaczcie, co Paweł, jak on cudownie wyjaśnia im całą tą sytuację. 1 Koryntian 3, dalej, 3:3.
Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Tak? I dalej. Albowiem jeden mówi, ja jestem Pawłowy, i znowu ten sam temat, a ja jestem Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście, bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu Pan dał. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. Każdy ma swoje miejsce, wychodzi z tego fragmentu. Jak to w jakiejś piosence dla dzieci Arki Noego jest, że mama nie jest to samo co tata. I to jest prawda, tak? Każdy rodzic ma swoje namaszczenie i odpowiednie miejsce. Tak samo w małżeństwie każdy ma swoją rolę do spełnienia. I tutaj w Kościele również. Tu Paweł opisuje rodzaj swojej służby apostolskiej, że była to służba sadzenia. I taka była odpowiedzialność Pawła. I użył też ilustracji do tego ogrodu, tak, żeby ludzie łatwiej go zrozumieli, to pokazał im, że Kościół to jest jak ogród, tak, że Apollos podlewał, a sadził Paweł. Każdy miał swoje zadanie. Nie, że Paweł był lepszy, bo zasadził, nie, że Apollos był lepszy, bo podlał, ale każdy z nich miał swoje zadanie. Dlatego nie możemy porównywać i niech Bóg nas broni namaszczeń. Jak przyjeżdża jakiś usługujący, o, ten to super, wow, normalnie, o, ten no tak przynudzał troszeczkę. No każdy ma inną osobowość. Każdy też jesteś inny niż twój brat, z tych samych rodziców, a inni, tak? I tak samo jest w Kościele. Także tu nie chodzi o to, kto jest lepszy, a kto jest gorszy, amen? I dalej siódmy werset, a zatem ani ten, co sadzi, ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bóg daje wzrost, tak? Jeśli masz być częścią jakiejś partii, to bądź częścią Bożej partii. To wyjdzie ci na zdrowie. Amen. Jesteśmy Bożymi współpracownikami, w 9 wersecie jest, albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteśmy. I wcześniej Paweł daje obraz ogrodu, żeby wytłumaczyć ludziom, a potem daje obraz czego? Budynku, budowy, tak? Także myślę, że różni ludzie byli tam w kościele i tak obrazowo mówił, żeby zrozumieli to. I zobacz, że mistrz budownictwa, on ma plan, tak? Myślę, że taki zwykły gościu, no, który kładzie tą cegłę, on nie widzi całości tego planu, tak? Jest jakiś architekt, jest jakiś, no nie wiem, jak się nazywają ci, kierownik budowy. Oni widzą cały plan. Ten, który stawia tam tą cegłę, on nie musi znać całego planu. On ma do wykonania swoją robotę. I najlepiej, jak będziemy tak traktować naszą robotę, czy to w domu, tak? Mam jakiś do ogarnięcia, że tak powiem, plan. Tak samo w kościele. Aleluja. I Bóg mówi, że jest łaska nam do tego dana. To jest cudowne. To jest cudowne. Mi jest łaska dodana, żeby być mamą. Nie jestem doskonałą mamą. Czasami czuję się szczerze okropną mamą i że wydaje mi się czasami, że zmarnowałam ileś tam czasu, że nie zrobiłam tego tak dobrze, jak powinnam, ale mogłabym zatrzymać się w tym miejscu i powiedzieć i tylko się poużalać nad sobą, tak? Jeszcze by mnie ktoś poklepał po ramieniu, powiedział, no tak, jesteś beznadziejna. Czułam się taka beznadziejna, jak okazało się, że moje dzieci mają dyslekcję. Z jakiegoś, no nie wiem, z jakiegoś powodu czułam się gorsza. No jakaś, no nie wiem, nie chciałam, żeby one się czuły gorsze, ale ja się czułam gorsza, jakoś winna. Pewnie za mało raczkowały. No gdzieś usłyszałam, że jak nie raczkują, to ta pukula się tak... No, ale karmiłam je tak długo, a mleko matki jest najzdrowsze. No i wiecie, różne pomysły przychodzą ci, chcesz być matką, chcesz dać im co najlepsze, nie? Ale słuchajcie, dzięki temu mogę zrozumieć innych ludzi. Jakbym zatrzymała się na tym miejscu, jaka ja jestem beznadziejna, ile rzeczy mi przeciekło przez palce, to nigdzie dalej bym nie zaszła, amen? A moje dzieci są szczególne.
I do mnie należy tak mówienie im o tym. Ja wiem, że ja za mało im to mówię. Nie myślcie, że jestem taka doskonała, tutaj stoję i wszystko, wiecie, jest tak halleluja i do przodu. Wcale nie, ale Bóg mi świadkiem, On zna moje serce, to jest cudowne, tak jak na początku mówiliśmy, że On zna moje myśli i wie, ile ja włożyłam, a za to, co zaniedbałam, mogę tylko przeprosić, tak? No dobrze, teraz gdzieś popłynęłam tam za daleko. Zobaczcie, że odnośnie tej budowli, nikt nie podziwia, jak wchodzi do budynku, nikt nie podziwia fundamentu. Zauważyliście to? Wchodzicie do jakiegoś domu, ktoś kupił sobie dom, mówicie, wow, ale fantastyczny fundament. Bo znacie, to ja nigdy nie spotkałam się z czymś takim. Pamiętacie, jak tutaj budowali ten budynek? Ktoś pamięta? Pamiętacie, jaka była dziura? Po prostu nie było tam nic. A ta dziura, co oni tu będą budować? Drugie Sea Tower. Nie. I teraz myślę, że ktokolwiek wchodzi do tego budynku Nissana, to nie mówi, o, ale fundament, fantastyczny. Nie. Ale zobaczcie, że jak jest kiepsko zbudowany dom, jak jest dobrze zbudowany, to nikt nie zwraca uwagi na fundament, a jak źle zbudowany, to prędzej czy później co? Okaże się, jaki jest fundament. Myślę, że jedna osoba tutaj mogłaby dużo powiedzieć o fundamentach, tak? Myślę, że nie jedna. Jak jest zły fundament, to prędzej czy później wyjdzie to na jaw. Dlatego tak ważne jest, zobaczcie, w kościele w Koryncie Paweł dał fundamenty, no na jego miejscu to bym się załamała, jakbym po półtora roku usłyszała, że jakieś tak dużo włożyłam swojego serca w tych ludzi, tak? Ale fantastyczny apostoł Paweł zachęcał ich dalej. Na jego miejscu bym się chyba poddała, ale Paweł nie był taki. Amen, on nie poddał się. Jeszcze w dodatku powiedział, że wykonał całą pracę, pod koniec swojego życia, więc nie czuł porażki, że widział porażkę w życiu ludzi, nawet tych, których umiłował, dla których był pastorem, tak? Więc ty zrób, co możesz najlepszego w swoim życiu, a resztę zostaw już ludziom, to jest ich odpowiedzialność, tak? Tak samo, czy odnośnie dzieci, czy odnośnie małżeństwa, czy odnośnie kościoła. Alleluja. Miało być krótkie kazanie. Alleluja. Także to jest właściwe, że inni budują na fundamencie kogoś. Amen. Ten kościół założyli pastorzy Larry i Angela. Amen. My do końca życia będziemy im wdzięczni za to, co oni zasiali tutaj w ten naród, ale myślę, że ludzie, którzy przychodzą teraz, niektórzy nie wiedzą, kto to jest pastor Larry i Angela. Tak? Ale fundament tego kościoła jest zbudowany na tej nauce. Amen. I dzięki Bogu za nich. Dlatego też zbieramy dla nich ofiarę, dlatego też my rozmawiamy z nimi, na ile możemy, dlatego też oni rozmawiają z nami. I tą pracę, którą tutaj uczynili, to jest ważny fundament. To jest ważny fundament. Amen. Dlatego, że jest dobry, to może nie wspominamy o tym na każdym nabożeństwie, bo jakby był zły, to by wyszło na jaw już dawno. Tak? Tak jak z tym budynkiem. Ale dlaczego jest tak ważne, abym ja nie była podzielona, tak? Bo mówiliśmy o tym podziale, o tym mocarzu, że diabeł może ciebie związać, że może być ta otwarta przestrzeń, otwarte drzwi dla niego, tak? 1 Koryntian 2, drugi rozdział. Dlaczego jest ważne, abym ja nie była podzielona w moim życiu? Bo zobaczcie, jest coś takiego, i o tym pisze też Paweł w 1 Koryntian, potem to zwiążemy wszystko razem, mam nadzieję, że zdążymy. 1 Koryntian 2, 9, 10. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Wow, to jest takie głębokie, w ogóle o co chodzi w tym? Ale to jest bardzo proste. Wszelkie tajemnice, Bóg ma rzeczy ukryte przed niewierzącymi, czyli światem, ukryte przed diabłem, ale odkryte dla nas i możemy je odkryć przez Ducha Świętego. Nie wiem, czy powiedziałam to jasno i zwięźle. Są rzeczy ukryte nie dla ciebie, ty masz je odkryć. To są tajemnice, to są rzeczy, które pomogą ci w życiu, to są rzeczy, o które się modlisz,
to są odpowiedzi na Twoje pytania, to są odpowiedzi i one są już dla Ciebie odkryte, tak? Ale jak ja mam je wydobyć? I tutaj jest napisane, że my je odkrywamy, wydobywamy z naszego wnętrza. Jako wierzący człowiek, Bóg umieścił już w twoim sercu odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące twojego życia. To wszystko w tobie jest. Wyobraź sobie, że masz w środku taką paczkę i ona jest zamknięta, zapakowana. I tam są odpowiedzi na pytania trudne. Kogo mam poślubić? Do jakiej szkoły mam pójść? Do jakiej pracy? Czy mam kupić ten samochód? Czy mam mieszkać w tym mieście? Czy mam być w tym kościele? No tego to nie, bo Bóg cię umieszcza w kościołach. Ale te odpowiedzi są w środku ciebie. One są zapakowane. A możesz je odpakowywać przez ducha. No i zobacz teraz. Dziesiąty werset. Albowiem wam Bóg to objawił przez ducha, gdyż duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Jest plan dla ciebie, on jest umieszczony już w tobie, a ty, żeby go wydobywać, nie możesz być podzielony. I to jest całe moje kazanie. Nie może być podziału w twoim życiu, nie może być otwartych drzwi, bo nie będziesz słyszał. Bo nie będziesz słyszał Ducha Bożego. Bo nie możesz go słyszeć, bo będziesz rozproszony, inaczej mówi Boże Słowo. Także człowiek cielesny, zobaczcie, wcześniej Paweł nazwał ich cielesnymi, że oni się stali cieleśni, zmysłowy nie rozróżnia duchowych rzeczy. Dla wierzącego tak najlepiej i najbezpieczniej jest, gdy podejmuje decyzję przez duchowe prowadzenie, przez prowadzenie Duchem Bożym. Ale jak jest rozdwojony, to słowo mówi, że on się nie ostoi. Że on się nie ostoi. Gdy rodzina jest podzielona, ma większe prawdopodobieństwo podejmowania złych decyzji. I oczywiście za te złe decyzje nie pójdziesz do piekła od razu, ale wydostanie się z złych decyzji naprawdę zawiera wiele czasu. No nie żyjemy na tej ziemi wiecznie i myślę, że super jest wiedzieć, jak podejmować dobre decyzje, tak? Myślę, że można wykorzystać to, żeby nasze życie nie było zmarnowane, po prostu słuchać Ducha Świętego. To wszystko jest w nas, te odpowiedzi są w nas. Bóg powiedział, że w swoim słowie i porównał Kościół do armii, tak? Wiele jest takich porównań, które pomagają nam jakby ogarnąć cały ten temat. I zobacz, że w armii to dowódca wie, gdzie idą żołnierze, tak? Czy żołnierz wie? No, kto był w armii? Ja nie byłam, ale na tyle wiem, że to nie szeregowy wie, gdzie oni mają iść, tylko dowódca wie, tak? I tym dowódcą może być Pan Jezus, tak? Tym dowódcą może być pastor, tak? Bo on w jakimś sensie prowadzi Kościół, tak? I my możemy odkryć rozkaz, tak? Jak odkryjesz ten rozkaz? Jest on w tobie, amen? Jest to bardzo istotne, odkrywanie rozkazu. Dlatego jak powiedziałam, mocarz, możesz być związany przez ducha podziału i nie będziesz słyszał wskazówek, gdzie masz iść. A bardzo istotne są te wskazówki. Możesz wiele stracić czasu, wiele pieniędzy, wiele zdrowia możesz stracić, jeżeli nie będziesz podejmował trafnych decyzji. Komuś się zdarzyło podjąć złą decyzję? No, jacy duchowi. Albo rąk się nie chce podnosić. Halleluja. Odkrywanie rozkazu od Pana Jezusa jest tak dla nas ważne. I zobaczcie, że 2:15, też 1 Koryntian, Boże Słowo mówi, człowiek zaś duchowy, czyli ten, co słucha swojego ducha, rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Człowiek duchowy rozróżnia wszystko. To znaczy, jeżeli jesteś duchowy, jeżeli podejmujesz te decyzje, nie jesteś cielesny, tak? Przeciwieństwem duchowości jest cielesność. A cielesność, to wcześniej Paweł mówił, że staliście się cieleśni, bo jest podział, bo mówicie, ja jestem apolosowy, ja jestem taki, bo
reagujesz, patrzysz na ludzi cieleśnie, tak? Dokładnie to. Halleluja. I tak naprawdę duch podziału zaatakował Kościół w Koryncie i zaczął wybierać jednego po drugim. Jednego po drugim. Mówili co? Paweł ciebie nie lubi, tak? Zignorował mnie, spojrzał na mnie, nie spojrzał na mnie. Decydowali według cielesności. Gdy decydujemy według cielesności, to mamy kłopoty po prostu, tak? I tak naprawdę zanim Koryntianie się obejrzeli, to diabeł mówił do ich ucha, szeptał. Czasami jesteśmy też tego winni niestety, ale Bóg dzisiaj nam pokazuje, jaka jest taktyka diabła. On jest obnażomny i możemy to pokonać. Amen? Razem. I zobaczcie, no właśnie, możemy go pokonać. Jak? W Jana 14:26 Boże Słowo mówi, Duch Święty nauczy nas wszystkiego i przypomni nam wszystko. Koryntianie poddali się duchowi podziału, czyli diabłu, decydowali w oparciu o własną cielesność, przestali być wyczuleni na Boże prowadzenie i Paweł ostrzegał ich przed reagowaniem lub podejmowaniem decyzji, gdy są podzieleni. To jest najgorsze decyzje podejmujemy wtedy, jak jesteśmy w podziale, jak jesteśmy, mamy tą otwarte, wiecie, drzwi, nie dlatego, co trzeba. Wtedy jesteśmy odcięci od Bożego przepływu, jesteśmy odcięci od głosu Boga, który chce mówić do nas i chce nam pokazywać, co mamy robić w życiu, tak? Jesteśmy wtedy odcięci. A w Efezjan Boże Słowo mówi, nie dawajcie diabłu przystępu. Tam jest napisane, nie dawajcie mu ani centymetra, nie dawajcie mu miejsca. Bądź czujny. Nie dawaj mu ani centymetra, żeby szeptał do twojego ucha o takich bzdurach, tak? Z historii Kościoła w Koryncie widzimy, że mówili jeden przeciwko drugiemu, a wtedy Duch Boży nie może się poruszać. No niestety nie może. I tu jest właśnie to, że to nie chodzi o to, czy ja mam rację, czy się myliłam, czy się nie myliłam. Tu chodzi o to, że Duch Boży się nie może poruszać. I myślę, że to jest... No najważniejsze, tu już idą na drugi plan nasze racje, najważniejsze, żeby Duch Święty mógł się poruszać. On nie może się poruszać, gdy jesteśmy podzieleni, tak? I myślę, że ta historia kościołów w Koryncie może pomóc w naszym życiu, abyśmy doszli do jakichś konstruktywnych, że tak powiem, wniosków. I tu, że tak powiem, nasza postawa ma wiele do czynienia. Ja zrobię wszystko w moim życiu, aby atmosfera w moim domu, aby atmosfera w moim małżeństwie, aby atmosfera między moimi dziećmi, aby atmosfera w moim kościele była wolna od podziału, tak? Aby Duch Boży mógł działać, aby Bóg był przyciągany, nie Bóg przyciągany, tylko ludzie przyciągani do Boga, aby byli, tak? Aby widzieli twoje dzieci, że one chodzą z Bogiem i byli przyciągani do Boga przez, no, jakby twoja zasługa w tym, tak? W końcu jak wychowałeś dzieci, no też jakaś mała zasługa, ale malutka, ale jest, tak? Tak naprawdę wiemy, że diabeł dzieli rodziny, dzieli domy, małżeństwa, kościoły przez powiększanie naszych różnic. On wywyższa te różnice, tak? Bo to jest jedyny sposób, aby nas wyciągnąć z chodzenia w miłości i abyśmy byli skupieni właśnie na różnicach, nie na jedności zdania, tak jak było mówione, to, co Boże Słowo mówi o nas, tak? Bo on jest taki, śmaki, a owaki. To już diabeł szepce ci do ucha. I w 1 Koryntian 3,1 Paweł mówił, ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. I to nie było tak, że oni byli niemowlętami, bo dopiero co się nawrócili. Nie, oni się cofnęli w rozwoju. Normalnie cofnęli się w rozwoju. Niesamowite, co? Niesamowite, przykre. Boże, jak musiało być Pawłowi przykro. No naprawdę. Zapłacił taką cenę. Halleluja. Zobacz, że sami wierzący doprowadzili się do poziomu człowieka cielesnego.
a jak mówiłam, że byli rok i 6 miesięcy pod nauczaniem samego apostoła Pawła. Także byli potężnym kościołem, a wrócili do niemowlęctwa. Nie mieli objawienia. I tak naprawdę brak objawienia to rezultat tego, że nie ma tego przepływu. Nie ma przepływu. Bóg nie może mówić. Tak? To te ukryte rzeczy są cały czas ukrytymi w środku. Siedzą zapakowane w tej paczce. Nikt nie otwiera tego prezentu, a tam są odpowiedzi na pytania. Tak? W tobie są te odpowiedzi. I one są ukryte nie przed tobą. One są ukryte dla ciebie, a ukryte przed diabłem i przed innymi ludźmi. Ale nie mogli Koryntianie odkryć tych rzeczy, bo byli podzieleni. I tak mówiłam, podział otwiera drzwi diabłu. Wtedy on może przejąć nasze rodziny, nasze małżeństwa. I Paweł mówi do nich, na sposób ludzki postępujecie. I cielesność postępuje na sposób ludzki po prostu. Ludzki. Zawsze będzie sposobność do tego, żeby był podział. Ja uwielbiam na przykład, jak widzę jakieś małżeństwa, które trzymają się razem w kościele, widzę i są przyjaźnie tam. To jest fantastyczne. To jest super. Ale uważaj i pielęgnuj to, co masz. Bo przyjdzie diabeł i będzie chciał z głupoty zrobić aferę. I w domu jest to samo. W małżeństwie jest dokładnie to samo. Czuwaj. To nie jest tak, że jest super, teraz my jesteśmy 21 lat po ślubie i nigdy już diabeł nic nam nie podpowie. Właśnie, że nie. Masz cały czas być czujny w małżeństwie. Cały czas. Chociaż się wydaje, że twoje małżeństwo jest niebem na ziemi. Bo jest. Ale są takie momenty, że wydaje się, że jest piekłem na ziemi. No niestety. Ale najczęściej o te, jak już mówiliśmy, drobiazgi. Tak? Halleluja. Bóg jest dobry. Teraz ku końcowi się zbliżamy, bo będziemy, mamy dzisiaj wieczerzę pańską. Będziemy mieli wspólny posiłek. Nawet jeżeli nic nie przyniosłeś, będziemy modlić się o pomnożenie. Zostań i buduj relacje. Bo Kościół to jest rodzina. Amen. Tak jak w rodzinie powinniśmy razem jeść obiady. My zawsze o to walczymy, to jest różnie, każdy w innej godzinie przychodzi do domu, ale wysilmy się i zostańmy. Dla każdego zostanie, chociaż jeden orzeszek, ale będzie. I Paweł mówi, nie mogłem do was mówić jako do ludzi słuchających Ducha Świętego, bo cielesny człowiek, mu ciężko jest słyszeć od Ducha Świętego, tak? Zobacz, wierzący sami, jak mówiłam, doprowadzili się do tego poziomu. Nie mogli odkryć tych rzeczy od Ducha Świętego, bo byli podzieleni. Ale jakie jest lekarstwo? I czego możemy nauczyć się z historii Kościoła w Koryncie? Czego możemy się nauczyć? Co będzie przydatne dla naszych rodzin, dla naszych małżeństw, dla naszego Kościoła? Bo tutaj my będziemy stali na straży tego, aby fundament był cudowny, nauczanie jest cudowne i diabeł nie ma dostępu do tego kościoła. Amen? Amen. Choćby nie wiem, co się działo. Halleluja. Bóg jest dobry i pierwszy list do Koryntian daje nam lekarstwo na podział. To jest bardzo proste lekarstwo. Pierwszy Koryntian, wszyscy wiedzą, co to jest, 13 rozdział. 13 rozdział, im weźmiemy 8 werset. Miłość nigdy nie ustaje. O, znowu o miłości. Chwała Bogu, ta miłość. Bóg z miłości dał swojego Syna. Za ciebie i za mnie. Miłość nigdy nie ustaje. To znaczy, że nigdy się nie poddaje. Nawet gdy sytuacja wygląda fatalnie, miłość nigdy nie ustaje, bo proroctwa przeminą, języki ustaną, wiedza w niwecz się obróci, a miłość nie upada. Halleluja. Miłość zawsze działa. Duch Święty poradzi sobie z podziałem. Poradzi sobie z podziałem w małżeństwie, poradzi sobie z podziałem w domu, jeżeli my będziemy oddani miłości. Ale Pan Jezus jest wzorem miłości, zobacz. On z miłości oddał się na krzyż. To uczynił z miłości. Dla ciebie i dla mnie. Halleluja. Fantastyczne jest to, że zdaliśmy sobie sprawę, że duch podziału chodzi
kogo by pochłonąć. Teraz już wiemy, jaka jest strategia diabła, jaka jest jego technika działania i musimy tego uczyć w kościołach, przypominać sobie, uczyć nasze dzieci, że to tak funkcjonuje, bo oni mają bardzo wiele sposobności, żeby być podzieleni w szkole, między przyjaciółmi, a jak nauczą się od małego, jak to działa, to będzie im łatwiej. Amen? I mogą zbudować wspaniałe relacje, tak? Że nie muszą się obrażać na dziadków i babcie. No wiecie, jak dziadek i babcia jest. Są fantastyczni, ale młodym się wydaje, że oni wiedzą wszystko lepiej, nie? Halleluja. Bo podział, pamiętaj, jest jak rak. A Boże dzieło jest ważniejsze. Nie patrz, jak mówiłam, na swoje racje, kto ma rację, kto nie ma racji. Patrz na, że Bóg chce czynić rzeczy w tym kościele, w tym mieście, w twojej rodzinie, w twoim domu. Tak? I wieczność jest ważniejsza. Twoi najbliżsi są ważniejsi, tak? Bo oni albo będą żyli z Jezusem na wieki, albo niestety będą żyli na wieki, ale gdzie indziej, a my nie chcemy, żeby oni tam poszli, tak? Halleluja, potrzebujemy siebie wzajemnie. Halleluja. Także Ojcze Niebieski, przychodzimy do Ciebie w imieniu Jezusa. Proszę Cię teraz, słyszałeś to słowo i bądź wykonawcą słowa, że każdy z nas może modlić się, znaleźć taką sytuację w swoim życiu, czy jest tam jakaś ciotka, jeżeli cokolwiek mogę zrobić, żeby ona przyszła do Pana Jezusa, to nie muszę jej tylko głosić i głosić i głosić, wystarczy, że pojadę, zjem z nią ciasto, tak? I to będzie dla niej wyraz, że ktoś myśli o niej, to będzie wyraz miłości, amen. Słuchaj Ducha Świętego, On w Tobie są odpowiedzi, co masz zrobić. Amen. Ale mamy powinność przed Bogiem, abyśmy pilnowali siebie sami, żeby nie było podziału. Amen. Podział jest niebezpieczny. To jest duch. Traktuj podział, jakbyś widział diabła, jakbyś widział raka. Czy widziałeś osobę Tobie bliską, która choruje na raka? Nienawidzisz tego. Nienawidzę choroby. Nienawidzę choroby, tak samo nienawidzę diabła, który mówi mi do ucha, że mój mąż nie dba o mnie. O, on tak nie mówi, bo mój mąż dba o mnie. Dobrze, będziemy się modlić. Ojcze Niebieski, nasz kochany tatusiu, dziękujemy Ci za słowo, dziękujemy Ci za Jezusa, że On nam daje przykład, że my jesteśmy mocarzami, bo my panujemy z Nim w tym życiu i my nie pozwolimy na to, abyśmy byli związani przez podział. My chcemy się ostać, my chcemy, aby nasze domy się ostały. Panie, podejmujemy decyzję, że będziemy strzegli naszych serc, będziemy strzegli naszych uszu, będziemy strzegli naszych dzieci przed szeptaniem diabła, będziemy pilnowali jedności zdania, będziemy pilnowali jedności myśli, będziemy dbali o nasz fundament, Panie. Jesteś cudowny i komukolwiek mamy przebaczyć, Panie, to my przebaczamy. Nie chcemy chodzić w urazie, chcemy być wolni od tego. W imieniu Jezusa, amen. Halleluja, Bóg jest dobry. Czekaj, amen. Bo Bóg dziś będzie mówił z Twojego pudełka w środku. Halleluja. Kocham Was wszystkich. Halleluja. Bóg jest cudowny. Amen, amen. Wstańmy wszyscy, proszę, przyciemnijmy może światło na chwileczkę, już trochę. Halleluja, dzięki Ci jest. Ja proszę Stasię i Teresę, abyśmy wzięli elementy wieczerzy. Wszyscy razem. Na tym miejscu. Pomyślmy dzisiaj o Wieczerzy Pańskiej. W kontekście tego, że mogliśmy nie tylko stać się jedno z Bogiem, Jego krew przelana za nas, chleb symbolizuje Jego ciało, które zostało złamane za nas, przebaczenie grzechów, uzdrowienie z chorób, ale również zostaliśmy włączeni przez to w ciało Chrystusa, czyli jesteśmy ciałem Chrystusa, czyli członkami jedni drugich. Bóg mieszka w nas, amen.
Pomyślmy, że miłość Boża została rozlana w naszym sercu i spożywając wszyscy z jednego chleba, bo to kiedyś był jeden bochenek, i z jednego beczki wina, bo to kiedyś było jedno, ale mamy rozdzielone w kieliszki, tak naprawdę symbolizuje, że jesteśmy również jedno jako wierzące, jako ciało Chrystusa. Jedno jako rodzina, małżeństwo, jedno jako lokalne ciało Chrystusa, jako Kościół na ziemi. I ta jedność jest potężna. Amen. Ona jest potężna. W jedności jest siła, o tym wiedzą historycy, armie, politycy. O tym powinny wiedzieć również domy, małżeństwa, rodziny i kościoły. Amen. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dobrze, podchodźmy proszę. Bierzmy elementy wina i chleba. I potem wrócimy z nimi na miejsce, więc nie spożywajcie ich od razu. Spożyjemy je wspólnie, jak to mamy w zwyczaju. You are God and you are greater than anything. And I worship you, you're bigger than life to me. You are God and you are greater than anything. And I worship Hallelujah. You, you're bigger than life. You are my breakthrough. Yes, Lord. My breakthrough. You are my breakthrough. You are my breakthrough. You are my breakthrough. Everybody say now. You are God and you are greater than anything. You are my. And I worship you, you're bigger than life to me. You are God. You are God and you are greater than anything. And I worship you. And I worship you, you're bigger than life. Każdy, który chce przyjąć wieczerzę, podejdźcie śmiało, weźcie elementy i na chleb. Prosiłem przyciemnić światło, bo chciałem, żebyście na jeden fragment zwrócili uwagę, ale jest późno, nie będziemy go już rozważali. Lepiej w ogóle niż spieszyć się z czymś za bardzo, więc weźmy wino i chleb, tak jak macie. Unieśmy proszę przed Bogiem i przyjdźmy do Niego w świadomości, że nie tylko kto łączy się z Panem jest nim jednym duchem, ale również w momencie, kiedy się człowiek naradza nową, jako ciało Chrystusa lokalne, stajemy się częścią jedni drugich. Spędzimy wieczność z sobą w niebie, z pewnością, ale również pomyśl o małżeństwie, o domu, o naszych rodzinach. Jest Duch Boży, który łączy ludzi w całość i tak moja żona dzisiaj głosiła. Ta krew jest wystarczająca, aby przebaczyć każdy grzech, a Jego miłość w naszych sercach jest wystarczająca, by połączyć ludzi, choć nie wiem, jak byli poróżnieni, jeśli gdziekolwiek ktoś jest poróżniony. Jeśli On nam przebaczył wszystko, my nie mamy prawa nie przebaczyć komuś czegoś. A pomyśl sobie, gdy Bóg by coś zatrzymał i Ci czegoś nie przebaczył. Coś spłonął w piekle. Nie ma ani jednej rzeczy, której nie przebaczył. Wszystko. Więc dlatego Biblia mówi, my przebaczamy tak, jak On nam przebaczył. To znaczy, że mamy tą zdolność, możemy i jest to przede wszystkim decyzja. Amen. On nie czuł tego, żeby nam przebaczyć. Kiedy wisiał na krzyżu, czuł cierpienie i ból i zawiedziony był całą ludzkością, bo tych, których leczył i uzdrawiał, ci przybijali go do krzyża. Okay? Jednak on zdecydował, że ich przebaczy i to była Boża miłość, więc przebaczenie, pojednanie nie jest uczuciem, nie jest doznaniem, jest po prostu decyzją, że to zrobię. Uczucia przychodzą później. Radość z tego przychodzi później. Halleluja. Więc unieśmy chleb i wino. Powiedzmy razem, drogi Jezu, ja dziękuję Tobie za wielką miłość mi okazaną, za Twoją krew przelaną za mnie, za Twoje ciało zmasakrowane za mnie, dla mojego zbawienia, mojego uzdrowienia. Ja dziękuję Tobie, że dałeś mi przywilej i stać się również częścią ciała Chrystusa. Dziękuję Tobie za miłość Bożą rozlaną w moim sercu. Ja przebaczam zawsze i szybko, tak jak Ty mi przebaczyłeś, bo to była wielka miłość, niezasłużona. Więc nie czekam, aż ktoś zasłuży na moje przebaczenie. Ja przebaczam, jak mi przebaczyłeś i pozostaję wolny. Nie jestem niczym związany. Ja jestem mocarzem
a diabła trzymam pod stopami, bo Boża miłość jest rozlana w moim sercu przez Ducha Świętego. Więc moja jedność w domu, w rodzinie, pośród bliskich i w kościele jest tą jednością, o której ja decyduję, aby ją trzymać i ją utrzymać. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją wielką miłość dla mnie i wielki dar przebaczenia. W imieniu Jezusa. Spożyjmy, Kościele. Hallelujah. A słyszę, jak Duch Święty mówi. Twój umysł jest święty i należy do mnie. Czyż nie powiedziałem, umysł Chrystusowy miejcie? Nie mniej niż Twoje ciało należy do mnie i Twoje serce. Więc czuwaj w swojej duszy nad tym, aby myśli jedności, czystości i świętości panowały. Czuwaj w swojej duszy, aby płynęło tam rzeka wody żywej. Daj mi swój umysł, a będę płynął przez Ciebie jak rzeka, by myśleć o tym, co prawdziwe, czyste i sprawiedliwe. Bo widzisz, nieprzyjaciel Twojej duszy czuwa nad tym, mój Pan, aby zaśmiecić ją, aby zatruć ją i zatruć całe Twoje życie i cały Twój system. Jednak czuwaj, nie wpuszczaj go. Kiedy przyjdzie myśl, usuwaj ją, podnieś swój głos i błogosław i módl się i wyznawaj to, co ja powiedziałam o Tobie i o innych. Nie przyjmuj urazy, bo przyjmujesz ją jak zaraza. Nie czyń tego w domu wobec męża i żony, nie czyń tego wobec bliskich i krewnych czy kościoła. Nie czyń tego. Miej święty umysł, bo do niego powołałem Cię. Ja chcę w nim żyć i poruszać się, dawać Ci myśli, inspiracje w nieba i rozwiązania i smykałki do robienia biznesu i pieniędzy i do wyjścia z kłopotów finansowych. Jednak nie jestem w stanie, kiedy zaśmiecony jest. Nie docieram tam. Moje światło nie świeci tam, bo widzisz, Twój umysł, Twoja dusza musi pojąć to, co Twój duch rozumie. Ale jeśli tam nie jest czysto, jeśli tam nie jest święto, nie widzisz. Nie dostrzegasz, potykasz się, dlatego utrzymuj Twój umysł święty, a ja wiele razy w tym umyśle, w Twoim życiu, przez Twoje myśli, które poddam Ci, ubłogosławię Cię. Dam Ci odpowiedzi, podpowiem Ci, co czynić, to powstanie wewnątrz, powstanie w Twoim wnętrzu, oświeci Twoją głowę i powiesz, ja wiem, co czynić, ja wiem, że wiem, to jest rozwiązanie, to jest droga, którą mam iść. Dlatego trzymaj tam jedność i czystość. Myśl moimi myślami. Przebaczaj wszystko, nie trzymaj urazy, a radość i pokój będzie towarzyszyły Ci, jak powiedziałem, strzegły Twoich myśli i Twojego serca. W Chrystusie Jezusie. Hallelujah. Dzięki Ci, Jezu. Hallelujah. Kościele, proszę podajcie do komuś na samym końcu Waszego rzędu, aby włożył te kieliszki w pojemnik. Nie miałem za mnie do oczy, to zrobiliście, tak? Dobrze. To usiądźcie na chwileczkę, włączmy światło. Jeśli ktoś jeszcze nie odniósł, proszę przynieście na miejsce, tak? Łatwiej będzie nam później to sprzątnąć niż zbierać po sali. Wiem, jesteście głodni, więc chcę, abyśmy zebrali ofiarę misyjną dla pastorów Larego i Angeli. Paweł apostoł dziękował kościołom Filipi między innymi, że myśleli o tym, by wspierać go materialnie. Parę zdjęć może tylko dla tych, którzy nie znają, jak moja żona mówiła, niektórzy z Was są tu dłużej, niektórzy krócej. Jeśli można parę zdjęć, kto to jest, jak wyglądają, nieraz łatwiej nam wtedy troszkę jakby utożsamić się. Są misjonarzami, którzy mieszkali w Polsce od roku 98, wyjechali w 2010, ten kościół zakładali, szkołę biblijną również tutaj, agencję telewizyjną z tego czasu i programów wiele pojawiało się w telewizji, myślę, że znowu będą, również się pojawiały. Więc myśmy pomagali im z żoną ten kościół prowadzić po ich wyjeździe, tutaj zostaliśmy pastorami, więc dzisiaj usługują przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, chociaż też poza granicami kraju, prowadzą seminaria, bardziej spotkania, na których modlą się o chorych, usługują ludziom Bożym Słowem, wiele darów Ducha Świętego manifestuje się podczas ich spotkań. Dzisiaj są też z dyrektorami szkoły biblijnej w Tulsa w Oklahomie do Maty, tam usługują regularnie, oprócz tego jeżdżą, nieraz przyjeżdżają również do nas, więc spodziewamy się, że na te dni chwały przynajmniej pastor Larry będzie z nami, więc ofiara misyjna, którą zbieramy, ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest coś, co jakiś wielki pieniądz, który możemy im przesłać, ale cokolwiek możemy dać,
Wierzę, że jest to coś, co nasze serce przede wszystkim daje. Amen. I na pewno posłuży to na pomoc im materialnie w jeżdżeniu i głoszeniu i do zdobywaniu ludzi czy docieraniu. Więc ufam, że ci, którzy w nas siali, warto jest od czasu do czasu siać również i w nich, chociaż pieniądze tego na pewno nie oddadzą. Jednak to jest jeden ze sposobów, w jaki możemy pokazać, kogoś doceniamy, szanujemy. No, możemy wysłać kurczaki i jajka polskie też, tak? Ale przez granicę nie przejdą raczej. Ale możemy wysłać pieniądze i oni sobie kupią sami kurczaki i jajka. Amen. Może nie mają tak dobre jak polskie, ale mam na myśli, wleją paliwo do baku, gdzieś pojadą, coś uczynią. Te pieniądze, tak jak Paweł powiedział, jest to miła wonność, ofiarę mile widziana. I on powiedział, że mój Bóg zaspokoi również wszelkie nasze potrzeby. Amen. Siając na Ewangelię w jakikolwiek sposób, nigdy nie tracimy. Więc weźmy swoją ofiarę. Panie, my dziękujemy Tobie za służbę tych misjonarzy w Polsce, to ziarno, które zasiali część swojego życia. I my, Panie, w ten drobny, mały sposób, może nieznaczący, pragniemy również zasiać w ich życie naszą wiarę i miłość w postaci tych finansów. My dziękujemy Tobie za ich służbę, za każdą duszę zbawioną, każdą człowieka uzdrowionego, napełnionego Duchem Świętym. Mamy w tym udział przez to, że mogliśmy ich tam posłać, pomóc im tam dojechać. Ojcze, my dziękujemy Ci. My błogosławimy ich. I Ojcze, ja błogosławię każdego w tym Kościele, kto sieje, kto modli się, kto wiernie daje. Ty widzisz to i dziękujemy Tobie za Twoje błogosławieństwo również w ich domach, w ich miejscach pracy, w ich rodzinach. Tak jak powiedziałeś, kiedy dajemy, również jest nam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, przepełnioną dają ludzie w zanadrze naszym. W imieniu Jezusa. I Kościół powiedział amen, amen, amen. Halleluja. Kilka ogłoszeń, zanim się rozejdziemy, bo musimy zacząć jeść, prawda? Gdzieś tu jest jakaś moja kartka. Wiktoria, chcesz coś powiedzieć? Potrafisz powiedzieć coś szybko? Zachęcam Was w międzyczasie do tego, abyście skorzystali dzisiaj z księgarni. Jest troszkę nowych książek, które przyszły. Kasia o nich mówiła. Dzień dobry. Ja Was bym chciała, jeżeli ktoś by mógł przełączyć jednego slajda dalej, zachęcić na ewangelizację z karawaną, która będzie w następnym tygodniu, w sobotę o 21:45. Zachęcam Was, żebyście poszli, pomogli, a jak nie możecie przyjść, to żebyście przynajmniej się modlili w tym czasie o te osoby, które będą tam ewangelizować. I chciałabym Wam opowiedzieć też o następnym slajdzie. Następnym. O. Jak pamiętacie, mówiłam zresztą dwa tygodnie temu, że robimy młodzieżówką pierwsze otwarte spotkanie i one się odbyło. Niestety zapomniałam zdjęć zabrać, żeby pokazać Wam, jak było, więc w następnym tygodniu Wam pokażę. Od razu pokażę Wam także, co zrobiliśmy w Warszawie, na którą teraz jedziemy na bazę centrum w środę do niedzieli, więc nie będzie młodzieżówki w sobotę, ani nie będzie nasz młodzieży w niedzielę. I bardzo Wam dziękuję, że kupowaliście ciastka, za które pieniądze uzbierane mogliśmy kupić bilety dla nas wszystkich na Pendolino w tom i z powrotem. Pendolino. Także mogliśmy. Także mogliśmy też zabrać osobę, która niedawno się nawróciła u nas w kościele z młodzieżówki, więc jest bardzo chętna, żeby z nami jechać. Mogliśmy też jakąś jeszcze osobę zabrać, więc opowiem o tym więcej za dwa tygodnie. A na młodzieżówce naszej świecących w ciemności w Halloween, po której poszliśmy na ewangelizację. Uważam, że było naprawdę świetnie i cieszę się, że przyszło tyle osób z zewnątrz. Niektóre osoby się zatrzymywały na ulicy, ponieważ widziały nasze strzałki prowadzące do kościoła i się zastanawiały, co jest grane, że no, w kościele jakaś akcja, impreza, więc niektórzy się zatrzymywali pod drzwiami i patrzyli, bali się trochę wejść, no bo jednak kościół. Ale niektórzy przyszli tak z ulicy po prostu, osoby, które ode mnie z klasy, były dwie osoby, które jakby nie chodzą do kościoła, no jak już to do katolickiego. I ogólnie jestem bardzo zachęcona tym, co się wydarzyło, że mogliśmy coś takiego zorganizować, że mieliśmy ten cały sprzęt, jeżeli, no zobaczycie na zdjęciach, i że mieliśmy takie świetne dekoracje. Ale... i chciałabym bardzo serdecznie podziękować całej młodzieżówce, której niestety dzisiaj nie jest zbyt wiele, że pomogli jakby zorganizować to wszystko, zrobić dekoracje, bo bez tego by było ciężko i każdy był bardzo ważny, więc będę to powtarzać, jak przyjdzie więcej. I także tym osobom, które pomogły nam, przyszły, wsparły, zabrały samochodem gdzieś i ogólnie dziękuję i następnym razem będziemy też robili raz w miesiącu coś takiego. Halleluja. Dobrze, święci. Ja tylko przypomnę, że
rzeczy, które już zebraliśmy, już nie przynoście, bo będą wyjeżdżały poniedzieli do Pomorskiego Ośrodka Pomocy Bliźniemu, to jest ośrodek Monaru w Gdańsku, oni zrobią dystrybucję tych rzeczy po MOPS-ach, po różnych miejscach, więc zbiórka się kończy, chyba że ktoś już przygotował i ma, no to niech przyniesie, zostawimy to na wiosenną edycję. Także dziękuję wszystkim za te ubrania, które przynosicie, one pójdą do osób potrzebujących, na które zresztą czekają, bo tam czekają na ten transport, które otrzymają teraz po poniedzieli. Za tydzień w niedzielę podam Wam, kiedy będzie termin pierwszych małych grup, gdzie będą się spotykały, w jakim terminie w listopadzie. Wciąż jest możliwość, by wpisać się, jeśli chciałbyś być gospodarzem, myślisz o tym. Jest lista, gdzie się będziesz popijał kawę, tam lista jest, możesz wpisać się jako gospodarz takiej grupy. W 22 mamy gościa usługującego, jest Terry Diggins. On był 25 lat pastorem w takiej wspólnocie Wielkiej Brytanii, z tego co pamiętam. Później zaangażował się w służbę bardzo podobną, ale bardziej inspirującą ludzi w ich miejscach pracy do służenia, do pracy dla Boga wśród biznesmenów, nie tylko przedsiębiorców, więc on będzie był z nami, starszy gentleman, był z nami rok temu, będzie znowu 22 listopada, ja 21 planuję zrobić z nim spotkanie tylko dla absolwentów do maty i liderów Kościoła, ale dla całego Kościoła, czyli Was wszystkich tu zebranych, będziemy mieli go w niedzielę, czyli już niebawem, zapiszcie w kalendarzach, wierzę, że to będzie dla wszystkich dobre spotkanie. Okej, jest późno, wstańmy proszę na tym miejscu, pobłogosławmy to, co jemy. Panie, my dziękujemy Tobie, jest ten wspólny czas i to, co jest przyniesione, my dziękujemy Tobie, że błogosławisz, co jemy, oddalasz wszelką chorobę i wszelką niemoc od nas. Halleluja, w imieniu Jezusa. Kościele, spójrzcie sobie prosto w oczy, kogoś, kogo blisko masz, spójrz mu, podaj mu rękę i powiedz mu, Jezus mieszka w Tobie. Pamiętaj, jesteś cenny i wartościowy dla Niego. Z Bogiem, Kościele, nie uciekajcie, zapraszamy w środę, będzie dalej nabożeństwo, temat, jak odkrywać Bożą wolę dla swojego życia, tymczasem smacznego i dobrej niedzieli.